Na wiosnę podsumowano pierwszy etap projektu realizowanego przez powiat bolesławiecki i niemiecki powiat Bautzen, czego efektem była m.in. nowoczesna strona internetowa, która w przystępny i ciekawy sposób zachęca do poznania atrakcji turystycznych powiatu bolesławieckiego oraz najciekawszych miejsc u niemieckich sąsiadów z Bautzen, a także aplikacje mobilne na smartfony, które zawierają atrakcje turystyczne, trasy dojazdu czy istotne dla turystów wydarzenia w obu powiatach. W drugim etapie w projekt zaangażowała się także agencja turystyczna z Bautzen. Ten drugi etap będzie obejmował przede wszystkim nawiązanie kontaktów z naszymi przedsiębiorcami z terenu powiatu bolesławieckiego z różnych branż około turystycznych, czyli hotelarze, właściciele pensjonatów, restauratorzy, właściciele wszystkich tych małych firm, które zajmują się pośrednio albo bezpośrednio obsługą ruchu turystycznego, nawet tego wewnętrznego, czyli mieszkańców powiatu bolesławieckiego. Konie, rowery, spływy pontonowe, kajakowe i wiele innych atrakcji dostępnych w obu powiatach ma się znaleźć w opracowaniach turystycznych w formie elektronicznej i w formie przewodników. Mamy nadzieję, że już we wrześniu uzyskamy dofinansowanie na realizację tego drugiego etapu ze środków Euroregionu NYSA, czyli programu Interreg Współpracy Przygranicznej. Goszczący na wiosnę w Bolesławcu przedstawiciele powiatu Bautzen nie kryli zadowolenia ze wspólnego projektu, podkreślając, że mieszkańcy obu powiatów będą mogli lepiej poznać atrakcje turystyczne tego transgranicznego obszaru.